Dzień dobry, sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. Szanowni Państwo, robię film o kolejnej dostawie serwetek, zagranicznych serwetek, lubianych. Jest trochę nowości, jest trochę powtórzeń, powrotów, ale jest tego tyle. Cały wózek tutaj naszykowane, a mi się tak już nie chce w tych murach siedzieć, że wyszedłbym gdzieś na jakąś zieloną trawkę albo na jakiś skwer, albo do parku, do jakiejś fontanny i tam Państwu zaprezentował już wyjęte serwetki naszykowane do prezentacji, ale żeby tego już nie nosić, nie dźwigać tego wszystkiego, tylko po prostu zapakować w torbę nowości i w pięknych okolicznościach przyrody Państwu pokazać. To co, idziemy? No, to tak jak mówiłem, wyszliśmy trochę z murów. Jesteśmy tutaj, plan jest naszej Saskiej Kępy. My jesteśmy tu, a tutaj jakbyśmy poszli, o tak tutaj, tak. Prosto i cały czas prosto i potem w prawo. Potrafimy tutaj według tej mapy, proszę uprzejmie, tu jesteśmy. A tutaj prosto. I tutaj jest 26A po rampie. O to przepraszam, 26 to jest 26A. I tutaj możemy dojść. Wyszliśmy trochę z tych murów, żeby odetchnąć świeżym powietrzem przy tak pięknej pogodzie. To jest nasz bazarek, na którym robimy zakupy jadąc rano do roboty. To jest nasz słynny skwerek. To jest rzeźba słynna, to jest świat Kopernika. No bo to... ten sklep się nazywa Kopernik, dobrze pamiętam? Osiedle się nazywa Kopernik. No ja cały czas mówię, że Saska Kępa się nazywa, tak? Dobrze, co? Tak pięknych okolicznościach przyrody, prawda? To mamy, co to jest? Lawenda to jest, tak? Drogie Panie, pomóżcie w komentarzach. Cóż to jest? Lawenda? Jak to pachnie? No pachnie tak cytrynowo, bym powiedział. O, tutaj mamy, proszę bardzo, mamy polinkę. A tutaj chyba mamy tą... jarzębinę? Jagodzianek. Aronia, no właśnie. Tutaj szuwary, tataraki. Osiedla ateńska, dobrze pamiętam. Dobrze. Mam mówić głośniej, mówi operatorka kamery. Dobrze. Szanowni Państwo, to co? Pojedziemy dzisiaj Ambiente i HR, bo przyszły obie dostawy, jedna z Niemiec, druga z Holandii, naraz, także trochę się tego nazbierało. No i pokazujemy, dzisiaj będą uzupełnienia dawne, wzory, w których dawno, nawet bardzo dawno nie było, a które znów są. Ja oczywiście nie przewoziłem całej palety, bo bez sensu by to było, zresztą może niepotrzebnie wzbudzałbym zbiegowisko, a tak to po malutku będziemy sobie okładać te wzorki w tak pięknych okolicznościach przyrody, proszę zobaczyć, naprawdę. A tutaj w zasadzie jesteśmy dosłownie 10 minut takim letkim spacerkiem do nas, do sklepu. To co, pokazujemy, tak? Najpierw zimóweczka, tego dawno nie było, wianuszek, tak będzie dobrze? Ambiente. Choineczka ze szpakami, następna z Ambiente. Tutaj dla cyklistów śnieżny rower w przerwie zimowej. Tutaj bałwanek na skrzyżowaniu, mówiący dziewczynce, że stop, nie idziemy. W tej chwili jadą samochody z tych obu stron. Tutaj znany i lubiany chłopiec z bałwankiem. Tego dawno nie było. Mikołaj na dużych saniach. Coś tu jeszcze zimowego, dobra, tu są kotki patrzące się. Tutaj mamy bałwanka z ptaszkiem uśmiechniętego. Tutaj mamy samego ptaszka z tej serwetki, proszę bardzo, proszę zobaczyć, porównać. Tutaj mamy Mikołaja czytającego telegram. Samochód Mikołaja. Co tu dalej mamy? Zimę chyba już nie mamy. A nie, jest jeszcze coś, powybieram zimę. Po co wracamy z zimą? Dobra, to mamy tak, dziewczynkę z zielonkami. Psy w samochodzie.
Piękne zimowe ptaszki na choince. Cały czas Holandia. Półsopka elegancka. Co tu jeszcze zimowe? Jeszcze zobaczyłem jedno pudełko, żeby tak tematycznie pasowało. Ja tu mam oczywiście naszykowane, żeby nie... Dobra, to mamy zimę. To mamy zimę. To co, pojedziemy teraz nie w zimę. Proszę uprzejmie. Troszkę pozajmujemy. Piękne, dawno go nie było. Sorry. Piękna krowa. Czarna krowa. Kropki bordo. Lubiane i wyczekiwane. Piękne maki malowane. Tutaj zaraz drugie maki malowane. Tej dawno nie było serwetki. Damskie buty, a może i męskie, jak to tam woli. Kolejny piękny bukiet retro w stylu vintage. A tutaj mamy jeszcze jeden taki zimowo-jesienny wzór, może ten ptaszek, tak? Bo on jest taki, patrzcie, no nie to jesienny, jakieś gałązki takie. I pojedziemy dalej. To już mamy wakacyjną wyprawę do Holandii. Pszczółki z jednej strony takie drobne, z drugiej takie piękne. Kolejne piękne maki. Kaczuszki też przycieszyły powodzeniem. Eukaliptusy. Piękny bukiet różano-astrzany. I to już... Aha, dobra. Tu zaczniemy jeszcze wakacyjną przygodę, czyli przygodę morską. Atrybuty morskie, latarnie. Kółko ratunkowe. Maskonur i mewa. To są morskie. O, jedziemy dalej. Możemy się jeszcze spodziewać. Czego możemy się spodziewać? No tak, zwierzaki. Zwierzaki są lubiące. Psy, koty, prawda? I znów psy, koty. I jeszcze jeden królewicz, chyba najpiękniejszy. Królewna właściwie. No i dobra, i lecimy. Lecimy w tej chwili z tymi owoce. To by zdumiało mnie, bo przysłali mi to pół kartonu z informacją. To już jest koniec. Ostatnie 6 paczek, które zostały na świecie. Takich pięknych owoców. Jeżyny, porzeczki, maliny, poziomki. Piękne. Tak już jesteśmy przy owocach. To truskaweczki, jagódki. Owoce wszelkiego rodzaju. Kolejne truskaweczki świeżo. Nasturcja, która też ponoć jest jadalna. Świeżutka, piękna cytrynka. Tu mamy piękny ogród z pawiem. To prawie łazienki, trzeba by do łazienek pojechać z tą serwetką. I tu kultura do końca, czyli dziewczyna z perłą. Proszę bardzo, taki zestaw dzisiaj. Przy pięknej rzeźbie świat Kopernika, wszechświat Kopernika, właściwie słońce Kopernika. No i proszę zobaczyć, jakie tu piękne jeszcze cudowności. To wszystko oczywiście zaraz będzie dostępne na stronie. Także jeżeli macie Państwo ochotę, to zajrzyjcie serwetki.cudaniewidu.pl. Tam wszystko to znajdziecie, będziecie mogli kupić. No i jeżeli pasuje Wam taka forma, może tutaj zbudzimy to może i dobrze, a może tu wziąłby się i wystawić z towarem po prostu. Ciekawe, co by milicja i Straż Miejska na to powiedziała. Szanowni Państwo, no to chyba tyle na dziś. Nie wiem, zaraz będziemy pakować. Wracać do roboty, robić zdjęcia i wrzucać na stronę przypomnienia przede wszystkim. A Państwa zapraszam serwetycznie
korzystajcie z pięknych okoliczności przyrody. Jeździcie na działki, ale w tym czasie, co jesteście na działce, między porządkowaniem grządek a czytaniem książki, zajrzyjcie do nas na stronę serwetki-cudaniewidy.pl. Zostawcie lajka, pobierzcie subskrypcję, zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.